Jeżeli zacznę szukać w Polsce rasizmu, to go znajdę. Jeżeli będziesz szukać w Polsce homofobii, to ją znajdziesz. Jeżeli wszyscy zaczniemy szukać w Polsce ksenofobii, antysemityzmu, to też to znajdziemy. Bo wszystko zależy od tego, jakie ty masz spostrzeżenie, a raczej myślenie w punkcie wyjścia z domu. Polska i Polacy. Polska jest pięknym krajem, a Polacy to otwarty, tolerancyjny naród, który lubi oglądać różne rzeczy, który jest otwarty i chętny na, nie wiem, patrzenie się na ludzi kolorowo ubranych, którzy wyglądają inaczej, którzy chodzą w świecących spodniach, butach i w kapeluszach. Lubimy się bawić, spędzać czas z innymi. A jeżeli ty wyjdziesz z domu, nie wiem, jeżeli jesteś gejem i lesbijką i wychodzisz z domu i z myślą tylko o tym, jak to cię wszyscy nienawidzą, jeżeli jesteś czarnoskóry, czarnoskóra, bo nie wiem, masz inne pochodzenie i wychodzisz z domu tylko z tą myślą, że ktoś cię nienawidzi, ktoś cię nie lubi, to faktycznie zaraz się okaże, że wszyscy się na ciebie krzywo patrzą, ktoś gada o tobie z kolegą, chociaż w ogóle na ciebie nie patrzy i cię w ogóle nie zauważył. Jeżeli szukasz, to znajdziesz. Ludzie, no, to jest po prostu obsesja. Niektórzy mają obsesję. I to nie chodzi już nawet o Polskę, Polaków, chodzi o cały świat. Jeżeli ja bym nagle chciał szukać rudofobów, to ja ich znajdę, bo tu się krzywo ktoś popatrzył. Kto mi ktoś nie powiedział dzień dobry? Tutaj ktoś coś zażartował. Kto mnie ktoś popchał? Po prostu przechodził i pchał wszystkich. Niektórzy mają tak już trudne, po prostu jakieś takie, nie wiem, zniszczone te mózgi, takie zaszufladkowane, że wszyscy są źli i wszyscy ich nienawidzą. Jeżeli ty szukasz jakiejś fobii, jakiejś nienawiści w kierunku do ciebie, to ty ją znajdziesz. Bo co? Bo nie wiem, o, i pójdzie para chłopaków, para dziewczyn przez Kraków za rękę i ktoś im powie: pedały wypieralać. Aha, na cały dzień ktoś ci to powiedział. Wow, faktycznie wszyscy tak myślą. A to, że ludzie się na przykład na was patrzą, jak tak idziecie sobie za rękę, a czego wy się dziwicie? Ja też się patrzę. Akurat ja się uśmiecham, czy tam chłopak i dziewczyną idzie, czy dziewczyna z chłopakiem, czy tam o jedną płciowo. Ja się wszystkim uśmiecham, bo ja lubię, jak widać, jak idą pary. Jak zobaczę czarnych, to też się będę uśmiechał, bo ja lubię czarnych ludzi, Azjatów i tak dalej. Jak ktoś będzie ubrany, nie wiem, za pawiana, w sensie przebierze się dokładnie za pawiana, bądź zrobi sobie pióra albo ogon i będzie świecący, to tak samo będę się patrzył z uśmiechem, bo to jest fajne, ja na to chcę się patrzeć. Jeżeli ty szukasz po prostu jakiejś nienawiści, to ją znajdziesz, więc przestań szukać wszędzie i widzieć wszędzie tą nienawiść, że wszyscy cię nienawidzą i nie lubią, bo ludzie tacy nie są. To jest margines marginesu.